To zaczęło się tak, on był młody, ona też. Chcieli poużywać życia, ziomek wiesz jak jest. Wyglądało na to, że to dobra para. Wolny czas spędzali razem od wieczora do białego rana. Lecz pewnego dnia powiedziała takie słowa: życie jest krajobrazem, ciągle się zmienia, dziś jesteśmy razem, a jutro pozostaną tylko wspomnienia. Chłopakowi dało to wiele do myślenia, lecz doszedł do wniosku, że już długo są razem i ciągle coś się zmienia w ich związku. Od momentu, kiedy poznał tą dziewczynę, rzucił alkohol i rzucił heroinę. Nie liczyła się dla niego już bibuka. Bardziej agresywny sport, więc przesiadł się na dwa kółka. Bo ty ziomuś, no i ty, dobry Boże, wiesz jak łatwo można stracić życie na motorze, ale on był pewny siebie, swą dziewczynę i siebie. Widział już niebie, co nie szepnął jej do ucha: co chcesz, będziesz chciała. Czy gwiazd tysiące, czy oczy niebieskie marzące, czy jasne słońce na niebie, czy ciche słowa, że ja kocham ciebie. Lecz nadszedł dzień, gdy podjechał pod jej dom, to zobaczył, ona wybrała złą drogę i połknęła haczy. Ziomek, wiesz co to znaczy? Bo dziewczyna nie czekała na niego, ale była wtulona w ramiona innego. Gdy zobaczył to zdarzenie, włączył motor i pojechał przed siebie. Wybrał taką drogę, o której na pewno nikt nie wie. Chłopak zdenerwowany całą tą sytuacją, Bóg obdarzył go nieprzyjemną atrakcją. Skrzyżowanie, czerwone światło, 200 na godzinę. Wszystko trwało krótką chwilę. Auto, człowiek w ogóle nieświadomy swoich błędów, złością oślepiony. Chwila nieuwagi, było wielkie boom. Nie wiedział co teraz stracił. 5 minut karetka, szybki dojazd do szpitala. Chłopak trafił na olion, to była kara. Pęknięta czaszka, zmiażdżone kręgi, śpiączka, za wysoka gorączka. Lekarz nie ma już ratunku dla tego człowieka. Trzeba teraz czekać. Telefon, matka popłakana: co ty zrobiłaś, kurwo jebana? Dziewczyna załamana, nie wiedziała co zrobić. Pojechała do niego, zobaczyła go całego połamanego. Nie mogła sobie wybaczyć tego co zrobiła. Wiedziała, że wybiła jego godzina. Siedziała przy nim dzień i noc, w ogóle nie spała, ciągle płakała. Ksiądz przyszedł na ostatnie namaszczenie. Ostatni wyjrzał trumny, on był już dla niej wspomnieniem. Chłopak śnił o niej, wspominał dobre chwile. Latali po niebie jak dwa motyle i wszystko się urwało. Zobaczył białe ściany, płacz dziewczyny, to był cud. Był szczęśliwy, że była przy nim, znów zasnął. Pielęgniarka powiedziała, że jest coraz lepiej. Dziewczyna była w siódmym niebie, lekarz puścił ją na salę. Ma pani 5 minut, czuła się doskonale. Siadła przy nim, zmoczyła go łzą. Ona miała wielką moc, on otworzył oczy, chwycił ją za dłonie, powiedział: kocham cię, to był koniec.